z Akademii Tarapy, z całego zaplecza lekkoatletycznego. No właśnie, wspólnie, a tutaj przede wszystkim to właśnie Ryszard Madziar zabiegał i wybiegał to wszystko. Ale ja bym chciał, Ryszard, jeżeli pozwolisz, chociaż wiem, że jesteś bardzo skromnym człowiekiem, kilka słów już do nas skierował, bo wiem, że masz też wizję Roztocza, ale co jest bardzo ważne, proszę Państwa, dzisiaj o tym mówiliśmy wielokrotnie, Roztocze leży po stronie Polski, ale też i na Ukrainie. Ryszard włożył ogromny wysiłek też i w pomoc dla Ukrainy. Bardzo proszę, jeszcze raz duże brawa, Ryszard Madziar. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja sobie kiedyś obiecałem, jak tu przyjeżdżałem w nocy do państwa, w czasie, kiedy były te pierwsze dni, tak naprawdę pierwsze miesiące wojny na Ukrainie, powiedziałem sobie, że jak tu kiedyś przyjadę i będę miał okazję z państwem się spotkać właśnie w takiej okazji jak dziś, to podziękuję państwu za to, co się tutaj działo właśnie w Tomaszowie Lubelskim w pierwszych tygodniach, miesiącach po wybuchu wojny na Ukrainie. Ja miałem okazję jeździć do Lwowa, do Charkowa, do Kijowa i między innymi w tych pierwszych tygodniach tutaj właśnie przyjeżdżać do Tomaszowa i przywozić autobusami właśnie uchodźców z Ukrainy. I tu chciałem gorąco państwu podziękować, bo państwo byliście tam na miejscu. Te osoby, które przyjeżdżały z Ukrainy, zawsze były pod opieką. Gorące podziękowania dla pana burmistrza, który też był mocno to zaangażowany i dzięki temu, dzięki naszemu zaangażowaniu, dzięki naszemu sercu tak naprawdę po raz drugi jest taka wielka wiosna, wielkie lato, wielka jesień, zima Polski tak naprawdę. Kiedyś było to solidarność, teraz to wielkie poparcie dla i wsparcie dla Ukrainy spowodowało, że jesteśmy na ustach całego świata i ostatnio miałem okazję rozmawiać właśnie z ambasadorem między innymi Kanady, który mi opowiedział, że zrobiono sondaż państw, które są najbardziej lubiane narodowości, najbardziej lubiane właśnie na świecie. I słuchajcie, w Kanadzie właśnie Polacy są narodem, który znalazł się na pierwszym miejscu. To wspaniałą rzecz, którą zrobiliśmy przez ostatnie miesiące, ostatnie no, ponad 400 dni, to jest właśnie to wsparcie dla Ukrainy. Za to gorąco, bardzo państwu dziękuję. Jesteście wspaniali, naprawdę. Zdaliśmy jako naród lekcję, daliśmy egzamin na szczególnie właśnie mieszkańcy Warszawa i pan burmistrz. Moi drodzy, no wspaniałe wydarzenie, przejdę teraz może troszkę na temat Roztocza. Miałem tę okazję odpoczywać z rodziną, przyjeżdżać. Wspaniałe miejsce, wspaniała przyroda, wspaniali ludzie. To jest coś cudownego, co teraz tak naprawdę Polacy odkrywają. Myślę, że Roztocze zostało odkryte w czasie pandemii między innymi. I tu wiele osób przyjechało, też wraca. Ale też wielka rola tutaj pana burmistrza, który o Roztoczu mówi w całym kraju. Ten Euroregion, który właśnie powstał. I właśnie kolejne wydarzenie w postaci Dni Roztocza powoduje, że o tym się mówi w całym kraju. Jest to wielki skarb, który tutaj macie i myślę, że będziemy robić wszystko, aby ten skarb był znany w Polsce, a nawet szerzej na świecie. I myślę, że swoje wielkie zadanie pana burmistrza, które wspaniale wykonuje, ale również was, myślę, że ten skarb będzie naprawdę coraz bardziej słynny na całą Polskę. Życzę wspaniałego koncertu. Myślę, że jeszcze nie raz będzie okazja rozmawiać też na temat tutaj działań i wspierać też państwa. Ja powiem szczerze, że z wielką przyjemnością, z wielką radością zawsze tak działam troszkę może z tyłu i pomagam panu burmistrzowi i państwu, aby te inwestycje, które chcecie realizować w Tomaszowie Lubelskim, znajdowały się zawsze na listach, które są związane z finansowaniem. Bardzo dużo udało się w Tomaszowie zrobić i myślę, że jeszcze dużo zrobimy dla mieszkańców, dla miasta, dla wszystkich, aby się żyło lepiej, aby też właśnie takie miejscowości jak Tomaszów Lubelski były miejscowościami, gdzie żyje się dobrze, gdzie żyje się w sposób taki, jak w innych miejscach w Polsce, co kiedyś jeszcze było bardzo trudne do wyobrażenia. Szanowni państwo, dziękuję za to, że jesteśmy tu dziś wspólnie. Roztocze, wspaniałe miejsce. Myślę, że cała Polska jak przyjeżdża Roztocze. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, bo to jest tak, puentując, cudze chwalicie, swego nie znacie. Roztocze naprawdę staje się coraz bardziej popularne, a my czasami nawet z tego sobie nie zdajemy sprawy. Chociaż sobie nie zdajemy sprawy, że Roztocze to jest coś szczególnego. To jest zjawisko fenomenalne, gdy, Ryszard, ma się taki fenomen jak zespół Roztocze, który za chwilę przed państwem wystąpi. A ja życzę dobrej zabawy i jeszcze raz dziękuję za waszą obecność. Szanowni państwo, podziękujemy jeszcze zespołowi, który przed chwilą wystąpił. Zapraszam przedstawicielkę z Narola.
już, ale to już może poza sceną. Nim wystąpi zespół Roztocze, jeszcze tylko mamy ogłoszenie. Jeśli ktoś z Państwa zgubił okulary po mojej lewej stronie na ławkach, ktoś zostawił, do odebrania są u nas w etui.